Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Odcinek może być trochę kontrowersyjny, więc z góry Wam mówię, że nie ma zamiaru nikogo urazić. Dobrze wiemy, jak opinia innych wpływa na ludzkie poczucie własnej wartości. Ludzie często są gotowi, a właściwie na tyle zdesperowani, żeby pójść pod skalpel, byleby tylko być jak te modelki w magazynach. Oczywiście są też ludzie, którzy niezbyt dobrze czują się w własnym ciele, na przykład osoby transseksualne. I to jest akurat moim zdaniem w porządku. Należy patrzeć, że medal ma zawsze dwie strony. Jest w porządku wobec tych osób, ponieważ może im pomóc pokochać się takimi, jakimi chcą być. Oczywiście powiecie, ale Agnieszka, osoby, które się pchają pod skalpel, żeby na przykład być bardziej atrakcyjne jak niektóre kobiety, pewnie też tak chcą. No wiecie, niezupełnie. Ale zacznijmy od początku. Młodość. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy dziećmi. Ja mam 8 lat, ty masz 8 lat. Bawimy się lalkami. No i co widzimy? W ręku trzymamy blond włosą dziewczynę z piersiami, długimi nogami, która uśmiecha się perfekcyjnym uśmiechem. Wiem, trochę masłomyślane, ale słuchajcie, do czego dążę. I to ma być niby przykład, bo w końcu dzieci czerpią naukę z tego, co je otacza. To ma być przykład dla dojrzewającej dziewczynki, która ma kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Tak chcecie mi powiedzieć? Otóż nie bardzo. Otóż, jak już mówiłam, wzorce czerpią od małego. Jak dobrze wiecie, istnieje taka osoba na tym świecie, która nazywa się Valeria Lucaniova, zwana żywą lalką Barbie. Ja nie jestem tu po to, żeby ją oceniać. Chcę Wam tylko uświadomić, że jakiś powód musiał być, skoro ona zdecydowała się na taką liczbę operacji plastycznych i skoro wygląda tak, jak wygląda. Jeżeli czuje się świetnie w swoim ciele, to cudownie, ale ja Was bym prosiła, żebyście nigdy, przenigdy nie zmieniali swojego wyglądu ze względu na jakąś osobę. To jest tak jak zrobienie tatuażu dla kogoś. Jesteście w związku, wytatuujecie sobie na przykład imię Tomek, powiedzmy, czy ktoś tam, Darek, Marcin, ktokolwiek. Ta osoba z Wami zerwie i tatuaż zostanie. No i co wtedy? Ja, nim posłuchałam piosenki Mr. Potato Head Melanie Martinez, również byłam zakompleksiona. Ale pamiętajcie, że zawsze może być gorzej. Oczywiście, mam chore nogi, mam chore ręce, ale póki mogę chodzić na te nogi, to bardzo się cieszę, że nawet lubię te moje kompleksy. Bardzo się cieszę, że je mam. Ja na przykład jestem dumna najbardziej ze swoich rąk. Spójrzcie, przez tą moją chorobę mam tutaj takie, jak nazwać, bułeczki. Bardzo je lubię. Więc pamiętajcie, żeby polubić swoje wady, bo i tak ich nie zmienimy, a jesteśmy jeszcze w okresie dojrzewania i wiele się może zmienić. Zapraszam Was teraz do mojego tłumaczenia piosenki Mr. Potato Head. Nie ma podkładu, ponieważ źle mi się z nim śpiewa i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Proszę również, żebyście wzięli sobie do serca moje słowa, bowiem nie chcę, żebyście podjęli decyzję, której później będziecie żałować. Jeśli się urodzisz z tym, upiększaczy kupcie kilka, lecz ostrzeżenie tam na pewno jest. To wam kiedyś znudzi się, ha, ha, seksowne dziewczę. Jeśli chcesz tak poczuć się, dzwoń po specjalistę już. Wykucie jak warzywo, ha, ha, wieczne dziecko, skóra tego dziecka niczym rzemień. Nie dramatyzuj, to tylko plastik, nikt cię nie kocha, możesz się walić. Och, pani bulwa, odpowiedz, czy piękno ból mieści w sobie, czy nowa twarz na gwarancji, czy ta ładna twarz mnie zbawi. Och, pani bulwa, odpowiedz, czym zapłacić za operację, czy obiecasz mi urodę, jeśli choć twarz zniknie sobie. Wieczną choć twarz zniknie sobie. Chcę pewności siebie więcej mieć. Kartoflami fetki to ma sens. Potrzebujesz kilku przypraw, tak już jest. 100 000 dolców za komplement chcesz. Ha, ha, stratą jest,
Dziewczę rośnie z twarzą matki swej i dziewczętnie oraz klej się. Wypycha usta, by móc dusić się. Ha, ha! Wieczne dziecko, niemowlaka skóra, niczym rzemień. Nie dramatyzuj, to tylko plastik. Nikt nie pokocha cię, możesz się walić. Och, pani bulwo, odpowiedz, czy piękno ból mieści w sobie? Czy ta nowa twarz zna gwarancji? Czy ta ładna twarz nie zbawi? Och, pani bulwo, odpowiedz, czym zapłacić za operację? Czy obiecasz mi urodę wieczną, choć twarz zniknie sobie? Już na zawsze, już na zawsze, chociaż nowa twarz się nie utrzyma. Już na zawsze, już na zawsze, chociaż nowa twarz się nie utrzyma. Och, pani bulwa, odpowiedz, czy piękno ból mieści w sobie? Czy ta nowa twarz zna gwarancji? Czy ta ładna twarz nie zbawi? Och, pani bulwa, odpowiedz, czym zapłacić za operację? Czy obiecasz mi urodę wieczną, chociaż zmienię sobie? Już na zawsze, chociaż twarz się nie utrzyma. Już na zawsze, chociaż twarz to się nie utrzyma. Już na zawsze, chociaż twarz to się nie utrzyma. Już na zawsze, chociaż twarz to się nie utrzyma. Dobra. Ćwiczyłam wcześniej, gardło mi trochę nawala, ale nic. Jeżeli dalej nie rozumiecie, o co mi chodziło, radzę Wam obejrzeć sobie teledysk do tej piosenki. Bo tam było... najpierw nakłaniano osobę do zmiany wyglądu. Zaraz Wam zresztą coś pokażę. To jest ta kolorowanka Melanie, która wiele razy pomogła mi, jeżeli chciałam Wam coś powiedzieć. Zaraz. Jeżeli się przyjrzycie, zobaczycie tutaj blond włosą kobietę. To jest właśnie tytułowa Mr. Potato Head. To jest żona pana Potato Head, która zmieniła dla niego wygląd po to, by on mógł ją zostawić parę lat później dla innej kobiety. Tutaj, jak zauważycie, Melanie ogląda ten program telewizyjny, ale widząc, jakie zalecenia, że tak powiem, daje ten facet, odkłada to ciasto, które wcześniej jadła i przygląda się tym operacjom plastycznym, które są wykonywane. Ogólnie dowiedziałam się na temat tej kolorowanki, że jest również wersja audio przedstawiająca historię Cry Baby, czyli Melanie, bo ona to tutaj ma taką nazwę, czyli swój pseudonim sceniczny. I do każdego z tych, które jeszcze nie pokolorowałam, do każdego z tych obrazków jest jakiś krótki wierszyk dotyczący tego obrazka. Tu i oczywiście przedstawiają obrazki piosenki Melanie. Tu jest na przykład Teddy Bear. Tu jest właśnie ten Mr. Potato Head. Tu jest Milk and Cookies. Tu jest Take Your It. A tu jest Pity Party. Jak mi to przypomina moje pewne urodziny. Słuchajcie, ogólnie chodzi mi o to, kończąc już ten temat, że jeżeli ktoś Was kiedyś pokocha, to za Wasz charakter, a nie za to, jak wyglądacie. Bo tak naprawdę pewnych decyzji się nie cofnie. A nie chcę, żebyście później żałowali tego, żeście się oszpecili, bo na przykład ktoś Wam powiedział, że jesteście brzydcy, nieważne, czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną. Operacji plastycznej może się poddać każdy i to mnie niepokoi, bo
wzorce, które są przekazywane dzieciom od najmłodszych lat, strasznie wpływają na ich poczucie własnej wartości, kiedy już są dorośli. Niektórzy nie mają na tyle, że tak powiem, uporu i pewności siebie, żeby wiedzieć, że to, co nam wpajają, to jest po prostu zwykła ściema, ale ja tu mówię głównie o osobach młodszych, które są przekonane, że to, co mówią mi przyjaciółki, to świętość. Jak mówią, że jesteś gruba, to jesteś gruba. To nieprawda. No, ludzie są pewne choroby, przez które ludzie wyglądają tak, a nie inaczej. Jeżeli ktoś was ocenia po wyglądzie, to po prostu jest płytki. Nie oszukujmy się. Bo kto normalnie ocenia ludzi po wyglądzie? Niestety ten świat już tak funkcjonuje. Ale trudno. Dziękuję wam za wysłuchanie tłumaczenia i proszę, weźcie sobie do serca moje słowa. Trzymajcie się. Pa, pa.